Cześć, pamiętacie kiedy mówiłem, że Wicher Śmierci był takim tomem w malezyjskiej księdze poległych bardzo pośrednim? No to powiem wam tak. Myto Ogarów jest tomem, wydaje mi się, że jeszcze bardziej pośrednim. Oczywiście dzieje się tutaj kilka istotnych rzeczy, które wam oczywiście streszczę, więc ostrzegam jeszcze raz, ja umieszczam zawsze to, że to są, będą tu spoilery, ale no, żeby nie było potem zdziwień, to jest bardziej w stylu recenzjo streszczenia w ramach przypomnienia sobie kolejnych części, więc ostrzegam jeszcze raz. Dzieje się tu kilka istotnych rzeczy, ale mi szczerze powiedziawszy, czytało się drugi raz Mytogarów gorzej niż za pierwszym razem. Za pierwszym razem czytało mi się to dużo łatwiej i jakoś taki odbiór miałem, że tam się faktycznie jakoś więcej, wiecie, dzieje, że jest to książka lepsza. No przede wszystkim chyba, że się więcej dzieje. A teraz mimo wszystko za drugim razem, kiedy to czytam, dochodzę do wniosku, że tu jest. Mówię, to nie jest tak, że tu się nic nie dzieje, bo Steven Erikson nie owija w bawełnę przez 860 stron, ale no mimo wszystko jest tu dużo takiego ciągnięcia pewnych wątków, które dopiero znajdują zakończenie wiadomo gdzie, w kolejnych, ostatnich już zresztą dwóch tomach. Więc dlatego wybaczycie mi i też było mi troszeczkę ciężko generalnie to czytać. Naprawdę, znaczy nie tyle, że się męczyłem, ponieważ dużo pracowałem, przeprowadziłem się, jak widzicie, takie tło raczej będziecie już obserwować, a raczej na pewno już przez cały czas, bo to jest znowu moje nowe mieszkanie, gdzie mieszkam ze swoją ukochaną. Natomiast no, nie miałem aż tyle czasu i też troszkę mi się to wydłużyło, ale fakt faktem, że nawet gdybym miał więcej czasu, to i tak jakoś tak mi się to czytało średnio osobiście, no ale bywa. Nie będziemy sobie tego dzielić, nie będziemy sobie robić cięć, nie będziemy tego dzielić na postacie, na miejsca i tak dalej, chociaż prędzej na miejsca niż na postacie, ponieważ mówię, bardzo ciężko mi się to w ogóle opisać, bo to jest tyle rzeczy, które na pierwszy rzut oka nie do końca w ogóle jest jak opisać, nie ma to większego znaczenia na pierwszy rzut oka, dlatego musicie mi wybaczyć, że ta recenzja będzie taka inna niż inne. My to ogarów. Pierwsza kwestia jest taka, że bardzo ważny, tak naprawdę jednym z najważniejszych części tej książki jest prolog, w którym dowiadujemy się przede wszystkim, że Kruppe na pewno ma związek z królem, ponieważ każe mu patrzeć jak tańczy, więc jakby wiemy, że za tą postacią, jedną z moich ulubionych postaci zresztą, będzie stać, czy stoi już pradawny Bóg. No i chyba taki wątek przewodni, może nazwa może mylić, ale wątkiem przewodnim Mytaogarów jest właśnie to, co dzieje się wewnątrz Dragnipura. Nie wiem, czy wcześniej był tam, bo wiemy, że oczywiście do Dragnipura trafiają do miecza Anomandera Rejka, tak? Dla tych mniej wtajemniczonych trafiają dusze, czy tak naprawdę osoby, które poległy z ręki Anomandera Rejka, czy z ręki tego Dragnipura, no wiecie o co chodzi. Za sprawą Dragnipura, chociaż czym jest miecz bez właściciela. Natomiast cały bajer polega na tym, że i to też jest wątek trudny wam do wytłumaczenia troszkę, ponieważ tam gromadzą się dusze i w pewnym momencie jest już ich zbyt dużo. Chaos zaczyna przezwyciężać i ludzie, którzy są w tym mieczu, przede wszystkim Draconus, zaczynają to sobie układać w głowie i no, chcą coś z tym zrobić, ale że tak powiem, nie do końca wiedzą, co dokładnie chcą zrobić z tym, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Tak to wracamy do, znaczy właśnie wracamy. Ta książka jest o tyle dla mnie niewygodna, ponieważ nie wracamy wcale do podpalaczy mostów. Oni tam mają, co prawda, w tej książce jakiś konflikt z gildią skrytobójców, jeżeli kojarzycie Workan z Ogrodów Księżyca, to między innymi ona tam się pojawia, ale ona absolutnie, absolutnie, wiecie, są mapy Czarnego Koralu, są Darużystanu. Ja absolutnie tych map nie zaglądałem, nawet nie zaglądałem do Dramatis Personae, ponieważ miałem wrażenie, że co chwila tak naprawdę żeśmy skakali z tych bohaterów. Wracamy do najważniejszych postaci, takich jak Nożownik, tak naprawdę. On wraca do Darużystanu. I tak naprawdę, tak jak zawsze mogłem powiedzieć, że o, coś tam się stało z tym nożownikiem, on coś tam zmienił imię, o, bo podróżował z tamtym i nagle się zgubili, o, i stało się to, i znalazł to. Tutaj czegoś takiego nie ma. Niestety,
Stety lub niestety. Wracamy do masy znanych nam postaci, ale nie podpalaczy mostów stricte tak naprawdę. Nie mamy szybkiego Biana, nie mamy Kalama, no bo teoretycznie nie żyje. Za to pojawia nam się postać zwana Dasemem Ultorem. I Dasem Ultor jest postacią... Nie wiem, jak moje plecy będą wytrzymywać tutaj nagrywanie 20-minutowe, no ale nieistotne. Dasem Ultor jest postacią, którą znamy z opowiadań bohaterów, którzy opowiadali o tym w poprzednich częściach. I jeśli chodzi o... bo on nie żyje. On nie żyje, umarł gdzieś tam w jakiejś wojnie, w jakimś mieście, już nawet nie pamiętam. Nie jest to zbyt istotne. W każdym razie... dowiadujemy się, że no nie do końca nie żyje i prawdopodobnie go spotkamy, ale spotykamy go dopiero pod sam koniec książki. Spotykamy go dopiero pod sam koniec pieprzonej książki, o którym zaraz wam powiem. Wydaje mi się, że to będzie na swój sposób dosyć krótka recenzja, bo tak jak powiedziałem, nie do końca wiem, o czym tutaj wam mam mówić, bo najważniejsze rzeczy ja powiem, ale poza najważniejszymi rzeczami ciężko jest mi cokolwiek wspomnieć. Wracamy do Map Potrela, który chce wynająć Gildię Trygal, żeby zawiozła go do Ikariuma, który jak wiemy jest na kontynencie Leteras. Wracamy do Kar Sorronga oraz Samardev, którzy spotykają wędrowca. I też tak naprawdę nic nowego się tam nie dzieje. Okej, no jakby Karsa mówi, że chce zniszczyć całą cywilizację i absolutnie nie zasiądzie na tronie żadnym, kiedy już mu się to uda. Ale wiecie, jakby nie ma takiego postępu. Są sceny z tymi wszystkimi bohaterami, których my już dobrze znamy. No bo Nożownika i Kar Sorronga znamy już od paru dobrych części. Są to dobrze znani nam bohaterowie mimo wszystko. Ale wiecie, ciężko jest się tak jakby trochę odnieść do tych bohaterów ze względu głównie na to, że oni trochę stoją w miejscu mimo wszystko w tej części. I tak jak w Stevenie Eriksonie, tak jak zawsze mogę powiedzieć, że tu się dzieje masa ciekawych rzeczy i zawsze coś można powiedzieć, tak w Mecie Ogarów tak naprawdę wydaje mi się, że wszystko sprowadza się do samej końcówki. Tak mi się wydaje, jeżeli macie jakieś odmienne zdanie albo jeżeli się zgadzacie, to tym bardziej się z tym ze mną podzielcie, bo mi się wydaje, że ta książka jest bardzo mocno na przetrzymanie. W sensie pewne wątki Erikson bardzo tak przedłużył, prześlimaczył, a wszystko to za sprawą tego, że po prostu chciał jeden wątek faktycznie rozwinąć. A chociaż te poprzednie się z tym w ogóle nie wiązały. Nie wiem, takie ja mam wrażenie na temat tej książki. Więc mówię, wracamy do mapa, wracamy do Karsy, wracamy do Nożownika, ale tam się nic absolutnie nie dzieje. Nie wracamy do podpalaczy mostów, którzy jakby są tutaj kwintesencją całej tej powieści, całej tej sagi monumentalnej. Ale tutaj też jakoś, wiecie, no bardzo dużo się generalnie nie zmienia, jeśli chodzi o te inne postacie, także sorry. Co my tu jeszcze mamy? A, no i kolejną, wydaje mi się, że dosyć sporą wadą tej części jest to, że przychodzimy tutaj do bohaterów, którzy wcześniej byli dla nas mało znani. Ponieważ gdybyśmy, wiecie, cofnęli się albo wrócili do postaci, które dobrze znamy, podkreślam, podpalacze mostów choćby, to troszeczkę inaczej już moglibyśmy, wiecie, sobie umiejscowicie w czasie, w przestrzeni, gdziekolwiek i jakby połączyć z odpowiednimi wątkami i iść sobie razem z fabułą, czytając tą książkę. Natomiast kiedy wracamy na przykład do Klipsa czy Nimandera, którzy są Tiste Andi i idą na Rejka, no to już tak troszkę gorzej to wszystko zaczyna wyglądać. W sensie, wiecie, kiedy takie, no nie do końca... Takie nie do końca informacje potrzebne są nam sprzedawane, albo nawet potrzebne, ale nie do końca rozbudowane w taki sposób, jak my byśmy chcieli, no to już się zaczyna czytać to w średni sposób, więc dlatego uważam, że mimo wszystko my to Ogarów gdzieś tam na szarym końcu, jeśli chodzi o te wszystkie to maledzańskie, nie wiem, jak będę robić drugi reread, no to może zmienię zdanie. W każdym razie chcą oni Rejka po prostu obalić i to im się udaje generalnie po śmierci Rejka, bo Rejk zginie w tej części, dlatego może też tej części aż tak bardzo nie lubię. Natomiast to Nimander faktycznie staje się przywódcą Tiste Andi, pomimo tego, że Tiste Andi tam przychodzą w żałobę i tak dalej, w ogóle się dzieją różne inne rzeczy, ale fakt faktem, że no, o tyle istotną rzeczą a propos tej postaci Nimandera, czyli brat to jest Anomandera, jeżeli ja dobrze pamiętam.
jest to, że on faktycznie zajmuje jego miejsce. No i na pewno jesteście najbardziej ciekawi, jak w tej książce ginie Anomander Rex, skoro już o tym powiedziałem. Albo jeżeli nie jesteście ciekawi, no bo raczej bym nie polecał oglądać tej serii filmów, jeżeli nie czytaliście tej książki. W ramach oczywiście przypomnienia, wędrowiec, który podróżuje z Carsem Orlongiem oraz Samardew, okazuje się być dla samym Ultorem. Oni się spotykają z Rekiem, dochodzi do walki, którą Rek przegrywa. Zostaje mu w czaszkę wbita jego własna broń. No i on wraca do Matki Ciemności. On wraca do Matki Ciemności, więc no, umiera, generalnie umiera, tak? No, nie zostanie magicznie zmartwychwstany, tak jak to tutaj Gaones Paran magicznie też zdarzyło mu się parę razy. W każdym razie jest to poświęcenie i tutaj ten wątek spróbuję wam troszkę bliżej wytłumaczyć za krótką chwilę, dobra? A więc tak, na pewno jest to jedna z ciekawszych wydarzeń, jeśli chodzi o Majestacką Księgę Poległą, chociaż fakt faktem, że nie jest taka do końca oczywista. Rek się poświęcił poprzez to, że bił mu ten Dragnipur w czaszkę. Był on w stanie poprzez to poświęcić się na zasadzie takiej, że przez to uwolnił właśnie Matkę Ciemność oraz Grotę Ciemności, tak, Bramę Ciemności, przepraszam, bo to była Brama Ciemności, z powrotem do Tistandi w Czarnym Koralu. I dlatego stał się w jakiś sposób bohaterem Tistandi, więc powiedzenie, że faktycznie Lasem Ultor go pokonał, nie do końca jest prawdziwe, no bo w jakiś sposób można powiedzieć, że moim zdaniem Rek się podstawił. W każdym razie Kurat Galain, czyli grota, którą używałem w Tistandi, rozproszyła duszę Reka, on trafił do Matki Ciemności, jak wiemy, no i przez to zasłużył na przebaczenie Drakonusa, który wiemy, że wykuł Dragnipura, no i sam zginął z jego ręki. Caladan Brut tam sobie z innymi Tistandi i tak dalej zbudowali kurhan dla niego i generalnie, no wiadomo, była żałoba i tak dalej, no bo zginął Anomander Rek. I wydaje mi się, że to jest w ogóle wszystko. I zapomniałem może faktycznie o jednym fakcie, albowiem takim, że Rake, zanim to wszystko nastąpiło, to zabił Kaptura generalnie. I już nic na pewno nie będzie takie same w Majestacie Księdze Poległych, skoro Kaptur, władca śmierci, nie żyje. Bóg śmierci nawet, bym powiedział. W każdym razie wydaje mi się, że to jest najbardziej istotna informacja w całej tej części. No sorry, poza tym Mytogarów nie prezentuje nam bardzo dużej ilości wydarzeń, które moglibyśmy faktycznie zapamiętać i jakoś wziąć na warsztat. W każdym razie wiadomo, no, jesteśmy coraz bliżej końca i mam nadzieję, że do tego końca się zbliżymy w tym roku, bo szczerze powiedziawszy nie wiem, czy mi się uda. Zaczynam w to wątpić, moje plany czytelnicze są różne. Nie będę wam o niczym mówić, chociaż może się domyślacie, nie wiem, możliwe jest to, że się domyślacie. W każdym razie ode mnie dzisiaj to byłoby na tyle. Sorry, że to było tak chaotyczne, ale powiem szczerze, że miałem wrażenie, jak zaczynałem, albo jak byłem, nie wiem, powiedzmy w dwóch, trzech tomach, to miałem wrażenie, że im dalej w las pójdę, tym właśnie będzie jaśniej, że będę więcej wiedzieć i to wszystko będzie mi się dobrze układać. Tym bardziej, że czytam to drugi raz, a to się okazuje, że wcale tak nie jest, że im dalej w las, tym jest ciemniej i ciężko jest mi pewne rzeczy połączyć. Chociaż próbuję i na razie ogarnia. Wydaje mi się, że fabuła tego wszystkiego, co się tutaj dzieje, jest dla mnie w miarę jasna, ale to jest tylko i wyłącznie moje wrażenie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Nie chcę nic mówić, kiedy będzie recenzja, kiedy będzie streszczenie Pyłu Snów. Jak będzie, to będzie. Ode mnie to byłoby na dzisiaj tyle, także się trzymajcie i wszystkiego dobrego.